Oczywiście przegrywamy już walkę o finał, no ale mamy trzecie miejsce w Lidze Mistrzów, no to chyba jest sukces, jednak mimo wszystko tych dwóch meczów. Tak, na pewno tak, no nie pocieszamy się na siłę, bo weszliśmy do czwórki najlepszych drużyn w Europie i na pewno z tej perspektywy należy Ligę Mistrzów ocenić pozytywnie. Tu ten dwumecz pokazał no, ogromną siłę Lubę i na skrzydłach i przede wszystkim wywierającą presję w zagrywce i zarówno w Łodzi jak i tutaj ten zespół grał po prostu w tym elemencie bardzo dobrze. Ogromny szacunek i brawa dla nich za to, co zrobili, ale z drugiej strony też nie mamy czego się wstydzić, bo tak jak powiedziałeś, mamy brązowe medale Ligi Mistrzów tej edycji i to jest na pewno nasz sukces. Tutaj też było widać przeskok sportowy, to się bierze też z budżetu chyba Lubę, bo to jest kolos, jeśli chodzi o tę sprawę, prawda? No tak, no jest to jeden z najbogatszych zespołów, zbudowany do grania o najwyższe cele, w składzie z zawodnikami wysokobudżetowymi, jednymi z najlepszych na świecie. No i tak faktycznie jest. No, powiem tak, budżety mamy takie same, tylko że w innej walucie. Żeby myśleć o graniu z tego seta, najpierw trzeba było wygrać mecz. Tymczasem nie wygraliśmy nawet chociażby jednego seta. Dzisiaj Lubę zagrało ponownie bardzo dobre spotkanie na wysokim poziomie. Grało na zdecydowanie wyższym poziomie niż my i zasłużenie wygrali. Nie zagramy w finale, ale jeszcze mamy ten Radom przed sobą nieszczęsny. To się okaże po tych dwóch meczach. Trzeba to piąte miejsce wywalczyć. No na pewno, przystępujemy do walki o to piąte miejsce w pełni skoncentrowani i na pewno będziemy chcieli wygrać te mecze. Na pewno nie jest to, walka o piąte miejsce nie jest tym, o czym sobie marzyliśmy na początku sezonu i to nie jest to może miejsce jak na Bełchatów, ale no, jest jak jest i musimy się zmierzyć z Radomiem i wygrać, miejmy nadzieję.